Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj piątek, piąteczek, piątunio. Dzisiaj wieziemy sobie taki wymiennik ciepła, takie bydle wielkie 70 ton. Tak więc jedziemy, bo mam specjalny transport, także jedziemy. Trzeba powoli uważać, żeby tego nie rozwalić. Skręć w lewo. Jedzie eskorta przede mną i za mną. Tak więc maksymalnie 60 na godzinę możemy polecieć. Ja myślę, że to będzie ciekawy odcinek. Coś innego na kanale. Bo nigdy nie ro... nie robiłem takich transportów. Znaczy, no robiłem wczoraj sobie dwa zrobiłem takie transporty. Ale no. Musiałem sobie sprawdzić, jak to chodzi. No i dobra, i lecimy. Maksymalnie 60 można jechać. Z tymi transportami, bo to 70 ton waży, no to trochę waży. No jedziemy Jedź prosto. do 300 czy coś takiego. Nie pisze. Zawsze pisało gdzie. Nawet tego sobie ustawimy. Tego, no tego. Tempomata. Dobra, chłop tu ładnie wszystko blokują, że miałem chcę z tym bydlakiem przejechać. A 200 km to dwa. Specjalne transporty akurat nie są długie. O, tu do prawej mogę dać. Bym jechał, wolę sobie jechać poboczem, niż im pas zajmować. Prosto. No to jadę prosto, spokojnie. Oj, czy będzie masz jakiś ładunek na odcinku? Nie wiem. Czekaj. Muszę napisać. Jan. Kurde, ale bym przydwolił. Słabo było zarąbać taki ładny ładunek, nie? 14 tysięcy kosztuje ten kurs. No wiadomo, bo są krótkie kursy to są. No bo chłopy muszą jechać i mnie eskortować, ale... Jecham brzechwa. Jecham się to. Dobrze. Ten! Chciałem napisać tego. Na się to. Nie wierzę w nich. Nie wiem, zapomniałem coś. Kogoś chciałem napisać, ale nie mam kogoś. Hopasz. Znaczy, no nie chciałem tego napisać co na samym, ale dobra, chyba walić. O, to tego chciałem, na dobra, rzęką chciałem napisać. Ale tak mi odpiszą. Już wiem, kogo chciałem napisać. Tylko zapomniałem tego na imię. Ruszę? Ruszę. To jest takie bydlactwo, że ciężko z tym ruszyć. No przestań mi przez nas gadać, człowieku. Znaczy w sensie powietrze mi do ucha doszło. O, przestało chyba. No. Po prostu jak gadałem, to słyszałem w uchu ciebie.
Nie, ja nie podjadę, skurwysyn. Musimy zrobić wczytywanie zapisów. 9:50 jest teraz. Musimy ten 2 minuty wcześniej wczytać. Okej, ruszajmy. Kurwy syn! No tak, w sumie to 70 ton ładunku jest. Cięk, cięk, cięk. Leży. Nie. Rafał Brzozowski. Chciałem ten. No i no, zapomniałem ten, kto jest prezydentem Warszawy. Ten Rafał, jak on miał? Trzaskowski. Kurde, pisać nie. Czas. Ko. Nie. A tu sobie zrobię zapis. Ty, no nie ekipułem się, ale prawie. Ciekawe, czy ja podjadę z tym w ogóle. Ja podjadę, jak już tutaj wciągnę, to już wtedy pójdzie. Krzyczę na tę górkę, wciągnę. Wolę jechać tu 20, ale żeby jechać. A to trochę bardziej płasko jest. A tamten zakręt był niebezpieczny. Dobra, ja to pierdolę, ścinam ten zakręt. Naszczepa i tak jest długa, i tak mi nachodzi, i tak nachodzi. Ale dobra, już się wciągam. To jest najważniejsze. Już jestem na górze. O! No sorry, że tak wolno jadę, no ale... No nie da się szybciej tak. A ja chcę w całości ten ładunek dostarczyć. Chociaż powiem, jak te 70 ton było, jechałem te 40 na godzinę. Ten zakręt to trochę bujało, aż myślałem, że się wypierdolę. Serio, myślałem, że się wywalę. Bo już dwa kółka były jak nic. Jakie to jest wielkie. Powiem, jak tak na co dzień nie jeżdżę z tymi transportami, to fajnie tak sobie jeździć. To jechać sobie raz na jakiś czas. Dwanaście. Osiem. Siedem. Dawaj! Dobra, wciągniesz się. Dawaj. Sześć. Dobra, rozpędzam się. Już jadę 7, rozpędzam się. 8, 10, dobra, 11, dobra, już wsiąłem się na górkę. O, aż redukcja poszła. No i dobra, jeszcze 130 km. A tu znowu pod górkę. Ale dobra, tu już jestem rozpędzony w miarę. Siadę 30, a nie. Powiem wam, że no. Trzeba będzie poprzestrzeć mocniejszy, żeby takie transporty ciężkie robić. Chociaż nie powiem, że nie dałem rady, no bo dam radę dojechać. Ale jednak 630 koni to jest tylko nie. A jakbym miał skakankę 730 koni, to też bym miał inne przełożenie i też by lepiej szła.
Łóżko. To tak ciężki ładunek. Przed bramkę, jak ja bym miał jechać, to ja bym się nie zmieścił w bramki. Ciekawe, jaka bym miał wagę wtedy. Z 90 ton jak nic bym miał. Sam zbiornik ten waży, kurde, 70 ton. No i dobra, teraz już się rozpędziłem, to teraz będzie szło. Osiemdziesiąt siedem, 700 kilometrów przejechamy. Tak więc luzik. No i teraz kolejne zakręty przede mną. Ale teraz górki są zakręty, to dobrze. Dobra, zapis jest. To jest najważniejsze. Tu jest górki, także tu jest luz. Czuję, jak mi się koło od tego od ziemi odrywają. Trzeba dać lekko po heblach. No generalnie to ja mam cały asfalt dla siebie. Och kur. Bo ja mam, że trochę trzyma ten ładunek. Zwolnij, jedziesz powyżej do zwolnionej prędkości. Dobra, teraz możemy jechać 50 parę. Już 60 na godzinę jechałem, prawie mu w dupę wjechałem. Ale jakbym wjechał w caban, to już by nie było. To już by było po zadaniu. Dobra, jeszcze 100 km trzeba się przemęczyć. Ciekawa trasa, ciekawe. No i taki transport specjalny schodzi dłużej niż zwykły transport. Bo te 200 km to ja jestem w stanie 10 minut przejechać. 10-12 minut. A z takim transportem, gdzie jadę kurczę pod największe górki 2 na godzinę. Znaczy na 2 nie, ale jechałem akurat 6. Jeszcze pełno zakrętów, hamowania. No to gdzieś 20 minut spokojnie trzeba jechać. Może z tego kasy dużo nie ma, ale jest satysfakcja z tego, że dowiozłem jakiś wielki transport. A najlepsze, to mi się podoba, jak ten chłop przede mną jedzie i on spycha te samochody na bok. To jest fajne. W czwartek o 21 mamy wyższe miejsce. 80 km. Godzina 15. Da radę. Znaczy no jakbym jechał sam. Ze zwykłym ładunkiem to już bym dawno był na miejscu. Bo bym sobie leciał na takich prostych 120, a nie 58. Na takich prostych to bym leciał sobie 120, a nie... Znaczy, no nie wiem, czy by 120 dał radę, ale myślę, że te 115 by dała radę. O, Franklin Grofesa. No i elegancko, bo widać teraz, jak go zepchnął. Tory wyłączone. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Czy ma D30? Nie wiem. No nieważne. Przygotuj się do skrętu w lewo. Mnie światła nie obowiązują tutaj, jak jedziemy z chłopem. Skręć w lewo. O kur. Przygotuj się do skrętu w prawo. No dobrze, już się przygotowuję. Skręć w prawo. Ja sobie drugiego pasa odkręcę. O jest!
W sumie niepotrzebnie aż tak zahamowałem. Jak to może dobre, że jej dałem po heblach, bo bym chłopa zahaczył. No jakbym chłopa zahaczył, to tak za ciekawe by nie było. No i dobra, jedziemy te ostatnie 56 km. 55. Czyli jak jadę 55 na godzinę, to godzinę będzie miała, czyli 21. Coś powinniśmy być. O, tu jest pod górkę, to już w ogóle mam problem. Żeby się wciągnąć, to już na pewno 21.30 będę jak nic. Więc snapa trzeba otworzyć. O! Kuba Bochajczyk wrzucił film. Trzeba by będzie obejrzeć później, jak będę kolejne transporty robił. Czy no może nie specjalne, ale... Będę sobie ładunki transportował. Ale skurwysyn ciężki jest. No, mój Mercedes odczuje to. To tak mocarnie. Skurwysyn 70 ton waży. No i dobra, jedziemy. A, bo chłop go spychał, dobra, bo się zastanawiam, czemu on tak skręcił? Dawaj, 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 dawaj tam z przodu. Krankenwagen. Dobra, rozpędziłem się jakoś. Chyba jak ładnie go zapchnęli do rogu. Autobusiste. No dobra, ostatnie zakręty, praktycznie. 53 jadę, a może 60. to sobie ten pomat ustawię. Nie chcę też przesadzić, bo jak z górki jadę, to go zawsze dogonię. A jak jadę sobie te 53. Krankenwagen. Dobra, jedziemy. No równo 61 z górki. Bo tak ładunek pcha. O, już nawet widzę ten. A to Brańska Bystrzyca była, no tak. Znaczy wiedziałem, że coś z Bystrzycą. Zaraz będzie miasto odkryte, także los. Jedzie i wszystkich spycha. Jedziemy lewym pasem, no bo będzie w lewo skręcać. To logiczne, że lewym pasem. No i dobra. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Dobrze, wiem, że skręć w lewo. Skręć w lewo. Ja cię pierdzielę, ja z tamtego pasu nie kręcę. Ja sobie z tego pasu skręcę. Dobra, puść go. A on i tak jedzie prawym pasem, no to... Niech se jedzie. No i dobra, odkryte miasto Brańska Bystrzyca. No i elegancko, i tutaj prawą stronę mapy mam całą zwiedzoną. Znaczy no w sensie jak dojadę, to wam zaraz pokażę, jak to wygląda na mojej mapie. Przejedziemy? Przejedziemy.
chłop jednak stanie. Myślałem, że zmieni pas szybko. Takiego fiflaka byśmy zrobili i byśmy go wyprzedzili, ale to nie warto. Dobra, dowozimy tego bydlaka. A następnie skręć w lewo. On też jedzie w lewo? Skręć w lewo. Jo. On tamtą ulicę pewnie zablokuje. On tam stanie i przed wjazdem za nas zakręci zaraz, zobaczy to. Skręć w prawo. Dobra, ale wiem, że mam kręcić w prawo, tylko muszę poczekać, aż ten chłop wykręci. Czy ja mam tak zaparkować? Koniec trasy. Dobra, ładunek zawieziony, cały, bezpieczny i zdrowy. Kurde, nie widzę nic. Czemu ty mi chcesz cofać? O. Dobra, rozprzęganie tego bydlactwa ciężkiego. No i elegancko, takie jest ten. 13 800 tutaj za to dostałem. 205 km, pieniądze 8000. Także elegancko. 31 poziom 3400. No i elegancko. 523 XP. Dobrze. No i dobra. I możemy sobie wziąć. Albo nie wykorzystałem wtedy. Tego swojego punktu doświadczenia. A 8 trzymam. Ocena kierowcy, dobrze. Czy jak to wszystko odblokuje, to będę miał chyba 9. Dobra, a jak tam ile? 22 minuty. Dobra, wystarczy. Także na razie, trzymajcie się, cześć.